Dzień dobry państwu. Dzisiaj kolejny odcinek Gotuj z szafą. Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy. Trzy. Ty teraz liczysz. Raz, dwa, trzy. No, raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że już starczy. Raz. Na dyskotece w podstawce. Raz. I tak mikrofon uderzał. Raz. Ale to będzie ludziom przeszkadzało. Dobra, próba mikrofonu była. Ktoś podpierniczył jajko. Czy ty już wziąłeś? Jeszcze nie. Czy myśmy kupili 9? Nie. Dzisiaj, ostatnio, jakiś czas temu, no nie ostatnio, była akcja, jak żeśmy byli w restauracji specjalizującej się w kuchni włoskiej i zrobiliśmy delikatną aferę, że żeśmy 40 minut czekali na spaghetti. No i dzisiaj postanowiłem ja, jako laik, pierwszy raz w życiu zrobić sobie spaghetti carbonara. Może to nie będzie taka mega włoska, ale jest na pewno zarąbista. Ostatnio Cassandra robiła coś takiego i wyszło bardzo dobrze. Co prawda wtedy żeśmy dali niepotrzebnie dwie wiązki makaronu, bo było wtedy trochę za mało sosu. Tak więc teraz zrobimy tą sosu do jednej wiązki makaronu. Co nam będzie potrzebne? Tak naprawdę mam parmigiano reggiano. Ale bardziej zalecanym jest pecorino serek, tylko niestety u nas na wsi pecorino nie jestem w stanie uświadczyć nigdzie. Chodziłem tydzień i szukałem, to jest tak. Dwie paczki nam wystarczą, ale na wszelki wypadek wziąłem trzy. Makaron, taki jakbyście chcieli, my żeśmy wykorzystali ten, który się nazywa tagliatelle. Żebym znowu źle nie powiedział, bo przecież, i mam nadzieję, że będzie audio dobre, bo przecież ostatnio, jak tam trochę poprzerywało, to była afera taka, że jak można było, to byście mnie do piekła wrzucili, żebym się smażył w smole, bo trochę audio syczało, wyrozumiałości proszę. No nie mamy też guanciale klasycznego, ale mamy boczuszek taki już pokrojony i do tego będzie nam potrzebne 6 jajek. Także to jest wszystko, co nam będzie potrzebne. Ja na razie zrobię takie wstępne przygotowanie typu umycie jajek, jakieś tam rzeczy wrzucenie na patelnię, a potem pójdę jeszcze po stoper, żebyśmy zobaczyli, czy wyrobimy się w 40 minut. Bo powiedzieliście, że 40 minut na spaghetti to jest minimalny czas, jaki jest potrzebny dla zrobienia. Zakładam, że w knajpie robi to profesjonalista, jestem totalnym amatorem, robię to pierwszy raz w życiu bez próby, tak więc jak będzie jakaś lipa, to też troszeczkę wyrozumiałość bym prosił. Mimo przygotowanie tego tematu trwało to 4 minuty, ale zakładam, że w restauracji mają takie rzeczy gotowe, że jak boczek mają, to już mają taki wytopiony, nie? Zaczynają od zera, tak jak my. A jeżeli się mylę, no to trzeba będzie doliczyć do tego 4-5 minut. Tu się już ten boczek delikatnie wytapia. Bez użycia dodatkowego tłuszczu, żeśmy tym razem zrobili. 6 żółtek. Nie wiemy, co z tym zrobić białkiem. Bezę. O, to pokażesz nam potem. Ja zrobię to, a ty nam pokażesz, jak zrobić bezę. Jest makaron, jest ciepła woda. No tak, zakładam, że nie wiem, jak to wygląda, ale jak żeśmy byli w tej Wapiano, to mieli wszystko gotowe już. Czy oni tylko brali taki makaron, pudełeczko z tym wszystkim już przygotowanym i robili na podstawie tego. Może wystartuję, żeby nie marnować czasu. Mam nadzieję, że ten zegar będzie widać. Boczek nam się robi. Czyli co, wrzucam już makaron, tak? Tak. Od razu będziemy wiedzieli, że 3 minuty ma być. Tak. O, ależ gotuj z szafą. Dzisiaj sam ja to robię. Dziękuję. Jak nigdy. Tak, dzisiaj jesteś moją asystentką, a jestem głównym mieszającym w garach. Od razu uprzedzam, że Modest Amaron jest schowany gdzieś tutaj w szafce kuchennej. Nam nie wyskakuje, żeby coś zrobić. Jeśli chodzi o ilość boczku, to też wedle uznania. Ja osobiście bym dał trochę więcej. No ale robię z takiego pierwszego, lepszego składu. Poprzednio no, nie było źle z tym boczkiem, ale jak to mówią, takiego zeskwalkowanego boczku nigdy nie za wiele. I czekamy teraz 3 minuty, czyli gdzieś tak do 3.30, żeby odcedzić ten makaron. Dać mu więcej tego fazy, czy on się na takim ma gotować? Nie, troszkę można mu siódemeczkę dać na przykład. Cassandra już, tak jak powiedziałem, raz robiła takie coś, tak więc... Może siódemeczkę z kropką. Z jaką kropką? No. Jesus. Jaką siódemeczkę z kropką? Z taką kropką. A to z kropką jest do regulacji. Nie. To pokazuje ci, na którym palniku sobie robisz. Nieprawda. A co, to jest 7,5? O, tak. O kurna, nie wiedziałem, że taka jest funkcjonalność. I kto tu testuje? Wydaje mi się, że ten boczek to będzie jest wycięte. Arcyredy. Nie, nic nie jest wycięte, bo to się... Arcyredy już jest. No, boczkowi potrzeba 4 minuty, żeby się tak zeskwarkował. Czy to będzie bardzo niegrzeczne, jak sobie zrobię... Co? Kawę? No. No rób sobie kawę. No ale ja. Będzie głośno. Nie, no myślę, że i tak ten wyciąg nam tutaj robi robotę, tak więc no. Audio będzie takie, jakie będzie.
ale zadbałem o to, żebyśmy mogli się poruszać swobodnie po kuchni. Ja mogę coś zaśpiewać na przykład. Nie, to podziękujemy ci, bo to... Ale co, chcesz spróbować? Ja wiem, że... Poddasz się ocenie srogiej publiczności? Nawet wiesz, jakbyś nie była chcesz, Edytą żebym... Górniak, albo nie wiem, jakąś inną szansonistką, Madonną. Nawet gdybym... No. Wiesz, że ja ślicznie A ta patelnia ma cały czas się tak delikatnie na ciepło robić? Jak już się ten boczek zrobił, on już ewidentnie zrobiony. To jeszcze co? Mam go na ciepłym trzymać, czy ma zejść? No trzymaj go, tylko może nie na szóstce aż. No. Bo to po co? Tylko na przykład niech się delikatnie tutaj, tylko żeby też czarny nie był, więc może na dwójce. Aha, tylko żeby temperaturkę zatrzymała. No żeby tak, coś wiesz. Coś to nam się wydarza z makaronem. Chyba jednak 7 z kropką to jest za dużo na niego. No i już to naprawiamy. Tak? Zawsze nie, tam... no miesza makaron widelcem. Nie, no nie. Ale no. Musisz trochę, żeby on nie przypadł do spodu. Ale to jest drewniany widelec. Nie będę używać niecenzuralnych słów, bo już mi się cisnęło na usta coś. Trzy, o, to już zaraz wyciągamy makaron. Czy ja mam to zrobić, czy ty to robisz? Jak jest gotuj z szafą, to doktorze... To ja? Doktorze. Coś nam się ta rękawica jedna ubrudziła. Ale jeszcze poczekajmy, no bo ja go tak wrzuciłem trochę, wiesz, później. No okej, okay, no to mu trochę... Mocy jeszcze? Podrasujemy go. Mam nadzieję, że ten zegar cały czas widać, tam z tyłu. 3:38 aktualnie wskazuje. Podtrzymam. A może byśmy spróbowali taki jeden makaron? I zobaczymy, czy on jest al dente, czy nie jest al dente, no bo to jest chyba kluczowe, a nie... Czas. Wiesz, co się robi z makaronem? Żeby sprawdzić? Nie, wsadza się go do paszczy i się próbuje. No nie. Spróbuj sobie. Dobry jest. No to out go. I teraz tak, nie mam już jak trzymać kamery, także... To ja podtrzymię. To pokaż durszlak. Durszlak. Durszlak po kielecku. Po twojemu, ja mówię durszlak od dziecka. Ja mówię druszlak i tak już zostanie. Makaronik, chrop, hop, hop. I co, nie przelewamy go żadną zimną wodą, ani innymi pierdami? Ja proponuję go nie przelewać. No i co teraz się ma wydarzyć? I teraz go wrzucasz do tego boczku. Tak. A kurna wody żeśmy nie wzięli. Dobra, trudno. Ja dodałam trochę, ale trudno. Nie, to nie wyjdzie. Trzeba było odlać sobie trochę wody do tego. Kurnie, no to cały misterny plan w pizdu. Dobra, to rób, spróbujemy jak tak wyjdzie, nie stresuj się. Może trzeba dodać trochę wody, nie? To gotującej się dodam. Skąd weźmiesz teraz gotującą? Ugotuję w czajniku. Nie mamy dodatkowego makaronu. Kurwa, no cały misterny plan, no ale... Mogę inny makaron ugotować. Nie, no już teraz to nie. Ale tracisz czas. Wrzucam. Wrzucaj, nie bój się. Nie bój się nic. Bo potrzeba było... Nie ruszaj go tak bardzo teraz. Tego makaronu? Tak, żeby go nie podrzeć. No. I teraz dodajesz ser do jajek. Mieszasz to wszystko. Muszę sobie jakąś łyżkę do tego. Proponuję z szuflady. No widzicie, zepsułem trochę, bo powinno być jeszcze pół szklanki tego. Jak to się nazywa? Wody z makaronu. Do tego, bo wtedy było i to wychodziło nieźle. I tutaj teraz mieszam ten ser z jajkami. I ty tutaj dodawałaś tą wodę? Do tego? Na ten. Już bym więcej sera nie dodawała, bo jest za gęste. Nie wiem, czy w ogóle wyjdzie. Myślę, że nie wyjdzie. Ale jajka mamy jeszcze. To się już zrobiło, wiesz co? Trzeba się ratować. I do tego wodę dolewałaś? Do tego ta woda miała iść? Na patelnię dawałam wodę, na patelnię. Dobra, to jeśli patelnia trochę gotuje, to ja doleję trochę wody takiej ze szklanki. Sypnąłem za dużo sera. No pierwszy raz robię w życiu, no to się zdarza. Ja wiem, że są inni perfekcjoniści, którzy za każdym razem, nawet jak pierwszy raz robią. Nie, ale przecież jest fajna zabawa. No co ty, Marcin, gotowanie to jest przygoda, to nie są wyścigi. Ja się stresuję, bo zawsze tu są srogie oceny, nie? No to jak są srogie oceny, to... Można się zgłosić do Masterchefa. O, już się trochę rozrzedziło. No. No to miałaś rację. Proszę bardzo. Ło. Czyli to samo chciało wyjść, wiesz? No może samo. Coś żyje. Nie. O, patrz jaka konsystencja. Jeszcze jedno.
No już teraz, to już idziemy w to, dodamy najwyżej odrobinkę sera. No i ale czas, kurnia, czas. No daj spokój, no Jezu, co to? No nic, nie mamy niedopracowane jeszcze, nie, już nie, bo już jest takie, widzisz, fajne mi się wydaje. Dobra, to już tego nie memłaj więcej, tylko teraz zdejmujesz z... Wyłączam. Nie, nie wyłączasz, bo jest ci potrzebne, żeby było ciepłe, ale zdejmujesz, wrzucasz i mieszasz. Nie tą łyżką, tylko tamtą, wrzucasz i ale mieszasz. Ale wszystko? Wszystko. No. No. I bardzo ładnie. I świetnie ci idzie. Tak? No i teraz będzie odpowiednia ilość sosu, bo wtedy nam trochę wyszło za mało. Tak. Ważne jest, żeby zdjąć to z ognia, żeby się nie zrobiła jajecznica. Wygodnie jest ci tym mieszać? Myślę, że tak. Dobra, patrzcie, 8 minut, 13 sekund. Mogę ja tu pomagać? Gdzie jeszcze, tak, jeszcze żeśmy trochę Ale pachnie. Skrewiliśmy trochę temat, znaczy ja skrewiłem, bo nie oddałem tej wody, niestety. Aż się dziwię, że nie krzyczysz na mnie, że ci nie przypomniałam. Ani słowa nie było na ten temat. No, ale miałaś mnie tu nadzorować i co? I taka... Daj, wyciągnę to tą łopatką, bo jakbyś wyciągnęła palcem, to wiesz, że to nie można wyciągać palcem. Nie, no przecież ja nie śmiałabym nawet. Ło, ale sosu nam wyszło. I w zasadzie można by powiedzieć, że już ta carbonara jest ready, nie? Bo to ona już... Jeszcze ją na ogień mam wstawiać, czy nie? Wiesz co, no jest ready. Jest ready. To jeszcze trzeba do tego, do jakiegoś naczynia przełożyć, żebyśmy mogli ją sobie zjeść. Dobrze. I patrzcie, to wychodzi... No myślę, że to na dwie osoby jest okej. Okay. Jeśli chodzi o makaron, nie? Tak. Pojemy sobie. Ja bym ją położyła trochę na ogień, ale boję się, że ją... To mogę ci na tym małym uruchomić. Stan. No nie wyszło do końca tak profesjonalnie, jak myślałem, że wyjdzie. Ja nie wiem, czy nie wyszło profesjonalnie. Mi się wydaje, że dobrze wyszło. Ale właśnie. Co ze dwie minuty żeśmy stracili na pewno na tym zamieszaniu z serem i jajkami, bo nie było proporcji odpowiednich. I z minutę na tym, że... Jesteś tak surowym oceniającym. Naprawdę, no 9 minut 36 sekund, a ty jeszcze narzekasz. No może niech będzie to wybówką taką, że pierwszy raz to w życiu robiłem. Następnym razem może mi się uda skrócić Marcin, w ile ty byś chciał tą carbonarę zrobić, przepraszam? 3 minuty? No nie, 3 to nie. No a w ile? No dobra, no 9 minut. Jak 10 minut jest złym wynikiem, to w ile byś chciał zrobić, słucham. A ona już jest ready? Almost. To 10 minut nam wychodzi, amatorsko. Myślę, że jakby dopracował, wiesz, składniki, tak jak było wapiano, że masz już gotowe, tyle tego, że to na pewno wyjdzie, że nie musisz nic kombinować, to byśmy to zrobili w 8 minut, 7 minut. Oj, ja lubię, żeby była taka, wiesz, jednak nie do końca surowe to jajko. Ale już się ścina za bardzo, już wyłącz to. No, dobra. Taka. Tak wyszło. Przekładaj i testujemy, próbujemy. 10:31. Plus podanie do stolika 2 minuty. Myślę, że maksymalne, co w restauracji powinno to trwać, to 20 minut. Na maksa, nie? Sekund, nakładam. Dobra, tak już do końca nagrywam, to do końca. Z nałożeniem też. Już nagrywaj, bo później będzie dym. Tak będzie dym. Tak będzie tym, że ci nie powiedział o tej wodzie, nie? Nie, tylko sam. Wiem, że będę miała bardzo. Bardzo Boże, znowu mnie pobijesz i będę musiała mówić, że studiuję gimnastykę. Stąd te siniaki. Kto tutaj wyczuł zapachy? Dzień dobry. Pospało się? No, powiem ci, że lepiej to wymyśliłeś z tą ilością makaronu. Nie, bo wtedy było za mało sosu. Było zarobiście dobre, ale sosu mogło być więcej. Tak. To będzie dla pana szafy. Weź to trochę dla pana siary. O! No powiem szczerze, że wygląda to nieźle. Proszę. Dobra, jeszcze serwowanie do stolika. No tylko w restauracji jest dalej do stołu niż tu jest. Tada! 11:44. No dobra, 12 minut. Myślę, że nie ma tragedii. Syf jak tralala. I to od razu uprzedzam, że to spaghetti jest bardzo sycące.
bo wtedy jak żeśmy zjedli z dwóch paczek makaronu, to ja się nie mogłem ruszać. No tutaj ta porcja mogłaby być delikatnie większa, ale myślę, że nie będzie tragedii. Pora na próbę organoleptyczną i pierwsze, słuchajcie, oceny smakowe. Dosolić, dopieprzyć? Nie, wyszła zajebiście. Bo ta sól z tego boczku wychodzi, wiesz o co chodzi? Nie, bardzo posoliłam wodę na makaron, bo tak? My lubimy szczególnie słone, więc dlatego no, też to zrobiłam. No, ja może trochę przypaliłem za bardzo boczek, jeszcze jak byłby mniej, ale wyszło bardzo smacznie. Pokaż, polecam. Ja powiem prawdę. Lepiej niż moja. Bardzo dobre. No, no prosto się to robi i naprawdę jest smaczne. Możecie mi zazdrościć. I nie zapomnijcie sobie tej wody odlać, żeby nie było takiego przepału, jak ja zrobiłem. Ale uratowaliśmy. Tak. Situation. No. Ciekaw jestem, czy było lepsze, jakby była ta woda z makaronu. Nie, Marcin, naprawdę jest bardzo dobre. Naprawdę. Słowo honoru. Smacznego.